Jakie samochody mają najlepszy stosunek ceny do mocy? Czy to będą kompakty, SUV-y, hot hatche, samochody sportowe? To sprawdzimy w dzisiejszym odcinku. I wiem, że podobny film był już na kanale Donut Media, ale dotyczył on samochodów oferowanych w Stanach Zjednoczonych, gdzie niejednokrotnie mamy inne oferowane tam samochody, no i nie są one też obarczone takimi podatkami, jakie mamy na naszym kontynencie, czy też w naszym kraju, czyli VAT, akcyza, cło i tak dalej. Także dziś w tym odcinku, moi drodzy, przegląd, ile w Polsce trzeba zapłacić za jednego konia mechanicznego. Zaczniemy sobie od auta, które mam wrażenie, że postawi dosyć wysoko poprzeczkę, jak chodzi o cenę za jednego konia mechanicznego. Co więcej, jest to auto, które nawet w swoim niejako logo ma właśnie konia. Ford Mustang, czyli najpopularniejsze sportowe coupé na świecie. Chyba nie ma co się dziwić popularności tego samochodu. Po pierwsze, z uwagi na jego legendę i historię. Po drugie, z uwagi na to, że jest po prostu relatywnie tani. To znaczy, no jest z roku na rok coraz droższy, ale w dalszym ciągu, biorąc pod uwagę to, co sobą oferuje, i tak mam wrażenie, że jest względnie tanie. Oczywiście w tym odcinku spojrzymy sobie na tegoroczne cenniki samochodów. I w tym roku Forda Mustanga GT z manualną skrzynią biegów można kupić za 264 200 zł, co daje jakieś 587 zł za jednego konia mechanicznego. Wydaje mi się, że jest to całkiem niezły wynik, ale czy tak jest, to oczywiście za chwileczkę sobie porównamy. Wynik Forda Mustanga porównamy sobie z najtańszym samochodem osobowym, który jest obecnie oferowany na polskim rynku. W sumie jestem ciekaw, czy wiecie, jaki to jest samochód. Chwila namysłu dla Was i dajcie znać w komentarzach, kto z Was wiedział, że jest to Hyundai i10. Nie będę się specjalnie rozwodził na temat tego samochodu. Po prostu miejski maluch, jak wygląda, każdy widzi, a jego cena minimalna to 47 800 zł. Co ciekawe, w tej cenie otrzymujecie czteroosobowe auto. Żeby mieć trzyosobową kanapę z tyłu, musicie dopłacić aż 1200 zł. Co więcej, w tej wyjściowej kwocie nie macie nawet klimatyzacji. Macie za to trzycylindrowy silnik 1.0 o mocy 67 koni mechanicznych, co daje nam stosunek kwoty do mocy 713 zł za jednego konia mechanicznego, czyli jakieś 20% więcej niż w przypadku Forda Mustanga. Idąc dalej po i10, powiedzmy, że spójrzmy sobie na jakieś tanie samochody sportowe. Tani samochód sportowy zwykle oznacza hot hatcha, więc jak już jesteśmy przy Hyundaiu, spójrzmy na Hyundai'a i30N. Mieliśmy okazję nim jeździć i testować ten samochód, w sumie to jego wersję przedliftową, która te parę lat temu była o około 30 tysięcy złotych tańsza niż ta obecna. I spośród nowych, przednionapędowych samochodów uważam, że ciężko o fajniejszą, dającą więcej frajdy alternatywę. Obecnie za 2022 rocznik Hyundai'a i30N trzeba zapłacić 143 900 zł. Auto ma 250 koni mechanicznych, co daje nam 575 zł za jednego konia mechanicznego, więc jednak da się taniej niż Ford Mustang. Mamy więc nowego lidera w naszej tabeli. I jak coś, to sprawdzałem wersję i30N Performance, która ma 280 koni mechanicznych, ale tam stosunek kwoty do mocy to jest 603 zł za jednego konia mechanicznego. Zerknijmy głębiej na segment hot hatchy. Z konkurencji i30N mamy na przykład Golfa GTI. 2.0, 245 koni mechanicznych, 161 790 zł. Cena za konia mechanicznego 660 zł. 320-konny Golf R za 211 890 zł to praktycznie ten sam przelicznik, bo 662 zł za jednego konia mechanicznego. No to może w takim razie coś z marek, które są mniej premium. W przypadku grupy WAG będziemy tutaj mówić o Seacie, czy też no teraz w sumie o Cuprze. I tak też nowa Cupra Leon w 300-konnej odmianie kosztuje 168 900 zł, co daje nam 563 zł za jednego konia mechanicznego, więc no, jakby nie patrzeć, mamy tutaj nowego lidera, ale czy da się taniej? Weźmy na tapet nowe Renault Megane RS, które w bazowej wersji ma 300 koni mechanicznych, a nie 280 jak jego przedliftowa wersja. Do tego dodajemy sobie kwotę za auto 163 900 zł i co nam to daje? 546 zł za jednego konia mechanicznego, więc jeżeli chodzi o hot hatche na bazie samochodów z segmentu C, Renault Megane RS wypada najlepiej i wypada też póki co najlepiej w naszej tabeli.
ciekawości zerknąłem sobie jeszcze na Hyundai i20N, czyli również hot hatcha, ale już na bazie auta z segmentu B. Jest to nowy maluch tej koreańskiej marki, który podobnie jak większy brat i30 otrzymał odmianę N. I wynik w przypadku tego samochodu jest no naprawdę niezły. Auto kosztuje 112 900 zł, ma 204 konie mechaniczne, co przekłada się na 553 zł za jednego konia mechanicznego, więc w górnej części tabeli zrobiło nam się już naprawdę ciasno, niemniej jednak w dalszym ciągu króluje w niej Renault Megane RS. Bezpośrednim konkurentem i20N jest Ford Fiesta ST, którego obecnie niestety w ogóle nie można zamówić w Polsce z uwagi na problemy z dostępnością pewnych komponentów, a szkoda, bo to auto startuje w cenniku od 100 050 zł, a ma dokładnie 200 koni mechanicznych, więc mielibyśmy tutaj praktycznie idealnie 500 zł za jednego konia mechanicznego. Była więc by to niebotyczna przewaga, no ale niestety patrzymy tutaj na auta, które są oferowane w tym roku i które są rzeczywiście realnie dostępne w sprzedaży. Powiem Wam, że jak robiłem research do tego odcinka, to wpadałem na coraz to nowsze tropy. Zacząłem się zastanawiać nad tanimi crossoverami i tak też natrafiłem na markę Ssangyong. Ssangyong Tivoli. Nawet nie wiem, czy będziecie kojarzyli to auto, bo ani to szczególnie ekscytujące, ani popularne, ani specjalnie ładne. Po prostu niewielki crossover, który jest najzwyczajniej w świecie poprawny. Ale powiem Wam, że cena za jednego konia mechanicznego w przypadku tego samochodu mnie po prostu rozwaliła. Do wyboru macie dwie wersje, 128 i 163 konną. I co ciekawe, ta mocniejsza kosztuje 72 990 zł, co oznacza, że za jednego konia mechanicznego w przypadku tego samochodu płaci się zaledwie 447 zł. I szczerze uważam, że jest to niesamowicie wręcz dobry wynik i będę bardzo, ale to bardzo zaskoczony, jeżeli jeszcze w tym odcinku uda się go przebić. Wiem, że pewnie większość z Was na polskim rynku kojarzy bardziej markę Dacia jako tą, która się łączy z tymi najtańszymi samochodami. Ale tak jak już Wam wcześniej wspomniałem, obecnie najtańszym autem na rynku jest Hyundai i10, ale sprawdzimy też i Dacię. Obecnie najtańszą Dacią, jaką można kupić, jest Sandero. Kosztuje ona od 55 900 zł, ale ma wówczas 65-konny silnik, więc współczynnik ceny do konia no, nie wyjdzie nam za dobry. Najlepiej, jeżeli chodzi o współczynnik, którego dzisiaj szukamy w tym odcinku, wyjdzie nam wersja Eco G, która posiada 100-konny silnik z fabryczną instalacją gazową i kosztuje od 61 250 zł, co oznacza, że za jednego konia mechanicznego zapłacimy tutaj jakieś 612 zł, więc no, jak widać po tabeli, wcale w przypadku Daci aż tak tanio nie jest. W Polsce teoretycznie nie ma oficjalnej dystrybucji marki Dodge, ale są firmy, które oferują sprzedaż fabrycznie nowych samochodów tej marki z gwarancją. Jest też taka jedna firma w okolicach Krakowa, w sumie to nawet dokładnie w Krakowie, i mają w swojej ofercie fabrycznie nowego Challengera Hellcata. Auto, tak jak pewnie bardzo dobrze wiecie, ma 717 koni mechanicznych. Kosztuje 639 900 zł. Więc stosunek kwoty do mocy wychodzi nam tutaj 892 zł za jednego konia mechanicznego, no czyli dużo, ale dla porównania. W Stanach Challengera Hellcata można kupić za 69 620 dolarów. Przy obecnym kursie to jest jakieś 313 600 zł. 313 600 przez 717 daje nam 437 zł za jednego konia mechanicznego. Więc tak jak widzicie, mamy tutaj nawet 10 zł taniej niż nasz obecny lider w tabeli, czyli Ssangyong Tivoli. No ale patrzymy na samochody oferowane w Polsce. No przeskok pomiędzy Hellcatem oferowanym w Stanach, a tym, który jest w Polsce, cenowy oczywiście, jest ogromny, no ale nie od dziś wiadomo, że samochody w Stanach są po prostu tanie. Generalnie mówiąc, no mocne samochody ze Stanów są bardzo, nawet powiedziałbym, że bardzo tanie, no bo pułap mocowy 717 koni w przypadku Challengera Hellcata to jest gdzieś tam porównywalnie do Lamborghini Aventadora. Wiem, że obecnie już nie można kupić Aventadora, ale taki przykładowo Aventador S w zeszłym roku jeszcze kosztował jakieś 380 tysięcy euro plus podatki i akcyza, co w sumie dawało jakieś 1 950 000 zł.
1 950 000 zł za 740-konne auto to jest jakieś 2635 zł za jednego konia mechanicznego. Mamy więc no niechlubnego rekordzistę na naszej liście, ale chciałem Wam po prostu zbudować tutaj takie porównanie, żebyście widzieli rzeczywiście ile płaci się za jednego konia mechanicznego w przypadku superkarów, a ile w przypadku takich normalnych amerykańskich aut. Myślałem, kurczę, jeszcze o Nissanie GT-Rze, bo zawsze wydawało się, że to auto jest samochodem, który zapewnia niesamowite osiągi i bardzo dużą moc za relatywnie niewielkie pieniądze, zwłaszcza w porównaniu właśnie do takich marek jak Ferrari czy Lamborghini, ale po pierwsze już pożegnaliśmy Nissan GT-R z oficjalnej dystrybucji, a po drugie pod koniec jego sprzedaży auto było oferowane za 606 tysięcy złotych, co przy 570 koniach mechanicznych mocy, no jak sami widzicie, nie daje zbyt dobrej ceny za jednego konia mechanicznego. W ramach ciekawostki pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, w szczególności skierowaną do osób, które twierdzą, że samochody elektryczne są absurdalnie drogie. Tesla Model 3 Performance. Najbardziej podstawowa Tesla obecnie na rynku, ale w najbardziej dokokszonej wersji, która robi 3,3 sekundy do setki. Teoretycznie producent deklaruje moc 462 koni mechanicznych, natomiast w rzeczywistości na hamowni okazuje się, że auto ma 523 konie mechaniczne. Dystrybucja Tesli na Polskę podpowiada nam 305 990 zł za taki właśnie wariant Tesli Model 3, co przekłada się na 585 zł za jednego konia mechanicznego, a więc odrobinę taniej nawet niż w przypadku Forda Mustanga. Myślę, że jest to całkiem ciekawy fakt, który udało nam się tutaj odkryć. Niemniej jednak chyba jeszcze ciekawsze jest to, że w tabeli prowadzi SsangYong Tivoli. Jeżeli macie propozycje jakichś innych samochodów, które rzeczywiście mogłyby zająć tutaj topowe miejsca na naszej tabeli złotówek za jednego konia mechanicznego, piszcie w komentarzach, a ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia.